Witam Cię bardzo serdecznie. Cieszę się, że ponownie jesteś tutaj i wracasz posłuchać trochę o sprawach kryminalnych. Na kanale znajduje się już jeden odcinek odnośnie zaginionych kobiet. Dziś postanowiłam, że opublikuję drugą część, bo wiem, że nagłaśnianie takich spraw jest niezwykle ważne i potrzebne. Nawet jeżeli minęło już wiele lat, to myślę, że warto ciągle przypominać o tych kobietach. Być może ich bliscy czekają, a być może już nikt nie ma nadziei, nikt nie szuka. Zapraszam do odsłuchu. Agnieszka Gromelska. Zaginęła 21 października 1991 roku. Miała wtedy 14 lat. Jej ostatnim miejscem pobytu jest Żuromin w województwie mazowieckim. Jak na nastolatkę w tym wieku była dość wysoka, mierzyła 173 cm wzrostu, miała ciemne włosy, niebieskie oczy, a znakiem charakterystycznym było znamie na plecach. W poniedziałek 21 października 1991 roku pogoda nie rozpieszczała. Była jesienna i ponura aura. Agnieszka chciała po szkole odwiedzić swojego kolegę w szpitalu. Niestety nigdy do niego nie dotarła. Według relacji internautów droga do szpitala to była otwarta przestrzeń, pola i sad. Najprawdopodobniej zaginęła gdzieś w drodze do szpitala. W latach 90. w okolicy szpitala były szczere pola i tak zwany księży sad. To nie był typowy sad. Raczej same pozostałości po nim. Był to kawałek placu zarośniętego drzewami owocowymi i trawą. Za tym sadem była nowo wybudowana szkoła podstawowa numer 2 na ulicy Wiatracznej i nieopodal tworzyło się osiedle domków jednorodzinnych. Internauci, którzy kojarzą to, jak wyglądało w tamtych latach miejsce zaginięcia, wspominają, że Agnieszka mogła iść obok plebanii i salki katechetycznej, a później poboczem na ulicę Szpitalną. W mieście pojawiały się pogłoski, że dziewczyna właśnie w tym miejscu mogła zostać uprowadzona przez kogoś, kto akurat przejeżdżał tą okolicą. Niestety nie ma na to żadnych konkretnych dowodów. Do tej pory nikt nie widział Agnieszki. Kobieta, jeżeli żyje, ma dziś 45 lat. Kolejną kobietą, o której opowiem, jest pani Czesława Białas, która urodziła się 9 sierpnia 1944 roku w Nowym Dworze Mazowieckim. Kobieta przed zaginięciem na stałe mieszkała w Warszawie przy ulicy Starej Baśni. W dniu 28 listopada 1995 roku między godziną 15 a 18 kobieta wyszła z domu i już nie wróciła. Miała wtedy 51 lat. W dniu zaginięcia jej córka Katarzyna wróciła do domu około godziny 18. Na kuchence stał ciepły czajnik, było obrane jabłko i przygotowane lekarstwa. Wszystko wskazywało na to, że kobieta wyszła jedynie na chwilę. Opuściła dom, zostawiając dokumenty. Miała przy sobie tylko klucze. Na następny dzień, 29 listopada, Komisariat Policji na warszawskim Żoliborzu przyjął zgłoszenie o zaginięciu Czesławy. W 2010 roku w związku z upływem lat oraz koniecznością załatwienia spraw administracyjnych sąd uznał kobietę za zmarłą. Przedstawię też, jak wyglądała kobieta w dniu zaginięcia. Wzrost 158 cm, krępa budowa ciała, krótkie, ciemne blond włosy, oczy niebieskie. Znaki szczególne. Z lewej strony szyi pod uchem ma widoczną bliznę. Ubrana była w jasno-beżowe sztuczne futro, niebieskie dżinsy, brązowe wysokie buty. Na głowie miała czarną wełnianą czapkę. 9 listopada minie dokładnie 27 lat, odkąd 14-letnia Daria Młynarczyk przepadła jak kamień w wodę. Tego dnia 1995 roku wyszła ze swojego domu przy Alei Poznańskiej w Pile i udała się na pobliski przystanek autobusowy oddalony o zaledwie 20 metrów. Dziewczynka wsiadła do autobusu, do pokonania miała dwa przystanki. Miała jechać tylko do księgarni po książkę do nauki języka angielskiego. W drodze powrotnej do domu miała się spotkać w autobusie z mamą wracającą z pracy.
Kobieta nie zmartwiła się jednak, gdy jej tam nie zastała. Pomyślała, że dziewczynka mogła zostać dłużej w mieście lub jest już w domu. Niepokój nadszedł dopiero wieczorem. Gdy Daria nie wróciła do domu ostatnim autobusem, przestraszeni rodzice zgłosili zaginięcie na policji. Poszukiwania na szeroką skalę rozpoczęły się albo 2 dni później od zgłoszenia, albo kolejnego dnia. Źródła tutaj pokazują 2 informacje. W sprawie zaginięcia 14-letniej Darii do dziś nie natrafiono na żaden konkretny ślad. W trakcie poszukiwań jej mamie przyśnił się jej ojciec, a Darii dziadek. We śnie mama wołała: czy Daria żyje? I otrzymała odpowiedź, że tak, że Daria żyje, po czym sen się urwał. Rodzina zaginionej twierdziła, że nastolatka była domatorką. Czas spędzała głównie z rodzicami, a na spotkania z koleżankami trzeba było ją wyciągać siłą. Była skryta, małomówna, nie sprawiała problemów. Nie miała zbyt wielu koleżanek, nie była typem osoby, która świetnie się czuje w większym towarzystwie. Kochała naukę, a świadomość, że niedługo zacznie się uczyć języka angielskiego, wprawiała ją w ekscytację. Nie mogła się doczekać, aż pozna nowy język, który z pewnością pomoże jej w przyszłym dorosłym życiu. Sprawą zaginięcia dziewczynki po latach postanowili zająć się policjanci z Archiwum X. Uważają, że dziewczynka padła ofiarą zabójstwa, a jej zwłoki zostały ukryte. W związku z tym komendant wojewódzki policji w Poznaniu wyznaczył nagrodę w wysokości 10 000 zł dla osoby, która przekaże policjantom informacje mogące pomóc rozwikłać tę sprawę. W chwili zaginięcia Daria miała około 165 cm wzrostu, oczy piwne i pieprzyk na lewym policzku. Jeżeli żyje, to ma 41 lat. W opisie podaję wszystkie źródła, tak jak zwykle, z których korzystałam, i również ciekawy reportaż. Jest tam przeprowadzona krótka rozmowa z ojcem Darii. Polecam zajrzeć. Kaszyce to mała wieś koło Wrocławia w województwie dolnośląskim. Mieszkańcy wsi dobrze pamiętają dzień 17 lutego 1997 roku. To właśnie wtedy zaginęła Aneta Baracz. Była uczennicą 2 klasy liceum zawodowego we Wrocławiu. W trakcie tygodnia nauki dziewczyna mieszkała w bursie szkolnej. Po skończonych zajęciach w piątek przyjeżdżała do Kaszyc, by spędzić weekend z rodziną. Tego dnia szykowała się na powrót do Wrocławia. Mama dziewczynki wspomina, że córka zawsze wracała autobusem, jednak tego dnia uparła się, by wracać pociągiem, który do Wrocławia miał dojechać godzinę wcześniej. Żegnając się z rodzicami, Aneta ucałowała ojca. Mężczyzna był zaskoczony, ponieważ od dawna córka tego nie robiła. Brat odprowadził siostrę na przystanek, tam się pożegnali. Pamięta, że wtedy padał deszcz, ucałowała go i odjechała. We wtorek zaniepokojony Adrian, chłopak Anety, zawiadomił rodziców dziewczyny, że Anety od 2 dni nie ma w bursie. Chciał się dowiedzieć, co jest przyczyną jej nieobecności. Wiadomość od chłopaka była bardzo niepokojąca, więc zaczęto poszukiwania dziewczyny, początkowo na własną rękę. W pierwszej kolejności rodzice zadzwonili do internatu, by upewnić się, że ich córka nie dotarła do budynku. Niestety wychowawczyni, która odebrała telefon, potwierdziła, że nastolatka nie dotarła na miejsce. Zarówno rodzice, jak i chłopak dziewczyny byli przejęci nieobecnością nastolatki. Zaczęto przypytywać koleżanki z internatu, ale nikt nic nie wiedział i nikt nic nie widział. Śledztwo wykazywało, że na dworcu kolejowym we Wrocławiu Aneta spotkała 30-letniego Arka. Mężczyzna był sprzedawcą owoców cytrusowych na pobliskim bazarku. 30-latek był żonaty, jak udało się później ustalić, Arek posługiwał się pseudonimem Czarny. Okazało się, że dziewczyna spędziła noc z niedzieli na poniedziałek właśnie u niego. Następnego ranka pojawiła się w internacie. Tak miało wynikać z zeznań Arkadiusza. Podczas śledztwa mężczyzna twierdził, że poznali się na dworcu, zaproponował wtedy wspólne pójście do dyskoteki. Anetka miała odmówić, tłumacząc się, że ma bardzo dużo nauki. Wtedy Arek miał oferować swoją pomoc w nauce i zaprosił dziewczynę do swojego mieszkania, a ta zgodziła się. Z zeznań mężczyzny wynika, że mieli się tam uczyć. Mama Anety nie uwierzyła w to zeznanie.
Jej zdaniem córka nie poszłaby z nowo poznanym mężczyzną do jego domu. Kobieta sądziła, że musieli poznać się wcześniej. 20 lutego 1997 roku w środę rodzice zgłosili zaginięcie córki na komendzie rejonowej Wrocław-Rakowiec. Policja rozpoczęła poszukiwania nastolatki. Przesłuchano Czarnego, koleżanki, wychowawczynię z internatu oraz panią portierkę. Niestety te działania nie dały żadnych efektów. Kilka miesięcy po zaginięciu Anety jedna ze znajomych państwa Baraczów podsłuchała rozmowę dwóch kobiet w autobusie. Ta z Kaszyc to wróciła do domu? Ktoś się sypnął? Ta informacja zszokowała rodziców Anety. Minęło przecież tyle miesięcy, a ich córka w dalszym ciągu się do nich nie odezwała. Postanowili ponownie porozwieszać plakaty z apelem do córki. Anetko, jeśli nie możesz lub nie chcesz wrócić do nas, to chociaż daj nam znać, że żyjesz. Państwo Baracz ostatecznie stracili nadzieję na powrót ich ukochanej córki. Jasnowic, którego odwiedziła matka, dał jej nadzieję na to, że córka żyje. Miała przystąpić do sekty pod Krakowem i nieprędko wróci. Od zaginięcia Anety minęło już 25 lat. Co ciekawe, Arek, czyli Czarny, krótko po przesłuchaniu przez policję wyjechał. Nikt nie wie, gdzie obecnie przebywa mężczyzna. Aneta bardzo szybko nawiązywała kontakty z obcymi ludźmi. Dziewczyna często wymieniała się z nimi adresami, aby móc ze sobą korespondować. Była bardzo ufna w stosunku do ludzi i bardzo łatwo było ją namówić i przekonać do wszystkiego. Olga Łuczyńska. 22 sierpnia 1999 roku dziewczyna wyszła z domu w Warszawie przy ulicy Perkuna, ponieważ miała w planach wyjechać nad morze. Podróż wyruszyła z jakimś mężczyzną, jednak nie wiadomo, kim on był i jakie relacje ich łączyły. Tydzień po wyjeździe skontaktowała się z rodziną, żeby poinformować ich, że wyjeżdża za granicę. To była ostatnia rozmowa państwa Łuczyńskich z Olgą. Nastolatka ostatni raz widziana była w Warszawie. Nie wiadomo, czy dotarła nad morze i czy faktycznie wyjechała za granicę. Tutaj również podam rysopis zaginionej. Wzrost 172 cm, była szczupła, miała ciemne włosy, była brunetką, uzębienie pełne, a znaki szczególne to blizna na lewym ramieniu po szczepionce gruźliczej. Co ciekawe, w sieci znaleźć można wzmianki o tym, że Olga żyje i może przebywać na terenie województw zachodniopomorskiego lub pomorskiego. Jeżeli tak faktycznie jest, to ma dziś 39 lat. Kolejne zaginięcie, jakie miało miejsce w 1999 roku, to zaginięcie Edyty Wedler. Miała wtedy 22 lata, więc była bardzo młodą kobietą, z wieloma marzeniami i planami na przyszłość. Zaginęła 25 sierpnia na trasie Bełchatów-Łask. Tamtego dnia młoda dziewczyna do Bełchatowa pojechała z babcią, gdzie chciała odwiedzić koleżankę, a do domu miała wrócić sama autostopem w godzinach wieczornych. Niestety Edyta do domu nigdy nie dotarła. Dziadkowie bardzo się zdziwili, że nie wróciła na noc, ale nie zgłosili od razu jej zaginięcia na policję. Myśleli, że może pojechała przenocować do swojej mamy. W związku z tym następnego dnia zaczęły się poszukiwania, które nie przyniosły żadnych rezultatów. Nic nie wskazuje na to, że mogłaby gdzieś uciec. Zawsze informowała bliskich, dokąd się wybiera i kiedy wróci. Rodzina szukała pomocy również u jasnowidzów. Pojawił się sygnał, że Edyta może przebywać w Poznaniu. Ten trop jednak się nie potwierdził. Były też niestety mniej pozytywne informacje, które dotyczyły tego, że dziewczyna nie żyje. Tej hipotezy jednak też nie potwierdzono i do dzisiaj nie wiadomo, co się z nią stało. Tutaj również podam, jak kobieta wyglądała. Miała około 158 cm wzrostu, śniadą cerę, piwne oczy. Była smukłej budowy ciała, miała krótkie, proste, czarne włosy. W dniu zaginięcia ubrana była w czarną bluzkę i czarne spodnie, na nogach miała półbuty na wysokim obcasie. O zaginięciu Edyty napisał również portal Zbrodnie z Archiwum X. Dziennikarze podejrzewają, że mogła paść ofiarą psychopaty,
który w tym rejonie mordował autostopowiczki. Sprawcą bądź sprawcami były prawdopodobnie te same osoby, które do dziś pozostają niezidentyfikowane. Jeżeli Edyta żyje, to ma dziś 45 lat. Są takie zaginięcia, o których słyszał każdy, na przykład jak zaginięcie Iwony Wieczorek. I dodam tu tylko na marginesie, że cieszę się, że sprawy zaginięć są nagłaśniane, ale są też takie, o których nie słyszało zbyt wiele osób. Nie są porywające, brak w nich ciekawych teorii spiskowych czy innych tajemnic. Jednak brak medialności tych zaginięć nie zmniejsza bólu rodziny, która każdego dnia zastanawia się, co mogło stać się z ukochaną osobą. Tak naprawdę brak tej medialności sprawia, że rodziny osób zaginionych cierpią w ciszy. Człowiek po prostu wychodzi z domu i nigdy więcej nie kontaktuje się z rodziną. Przyjrzyjmy się zatem sprawie Izabeli Żukowskiej. Urodziła się w 1978 roku. Przed zaginięciem mieszkała w miejscowości Sławsko. Gdy miała 20 lat, postanowiła wyjechać do Antwerpii w Belgii w celach zarobkowych. Opuściła kraj dokładnie 24 czerwca 1999 roku, pozostawiając w Polsce 2-letnią córeczkę. Początkowo regularnie dzwoniła do swojej mamy, później jednak kontakt się całkowicie urwał. Do rodziny Izabeli dotarła informacja, że ta wyjechała do Szwajcarii. Niestety nigdy nie udało się tego potwierdzić. Tu ślad się urywa. Istnieją różne teorie na temat zaginięcia Izabeli Żukowskiej. Niektórzy twierdzą, że mogła paść ofiarą handlu żywym towarem, mogła być przerzucana w różne miejsca w Europie wraz z innymi kobietami. Być może. Jednak temat wzbudza wiele emocji i w Polsce o ofiarach pisze się i mówi wciąż zbyt mało. Kobiety, które przeżyły ten koszmar, wstydzą się mówić o tym, jak zostały oszukane. A ciągle duża część społeczeństwa uważa, że te kobiety same dokonały wyboru. Każdy nawet najmniejszy szczegół, który może się wydawać nieznaczący, może pomóc w rozwiązaniu tej zagadki. Mama pani Izabeli nie doczekała się na ukochaną córkę, ani na wiadomość o niej. Córka pani Izabeli, mimo ogromnych trudności z dostępem do informacji, wciąż szuka jakiegokolwiek śladu swojej mamy. Obiecała sobie i babci, że dowie się, co się stało z jej mamą. W chwili zaginięcia Izabela Żukowska miała około 175 cm wzrostu, sylwetkę szczupłą, jasne długie włosy, przylegające uszy i widoczne ubytki w uzębieniu. W momencie opuszczenia domu miała na sobie brązową sukienkę i klapki. To już wszystko, co dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że ten materiał Was zainteresował. Ja sama, jeżeli chodzi o sprawy zaginięć, to jestem bardzo ciekawa, co się dzieje z tymi wszystkimi osobami. Jeżeli macie jakieś informacje, to dajcie znać. Mój adres mailowy znajduje się w opisie, a ja już się z Wami żegnam. Wszystkiego, co najlepsze dla Was. Do następnego. Cześć.